Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj będzie rzeczywiście bardzo szybko, bo będą to ciastka korzenne, idealne na tę porę roku, idealne także na zbliżające się święta. Mogą być fajnym substytutem pierniczków dla tych, którzy nie mają czasu bądź ochoty ich piec. Jeśli jednak chcecie upiec pierniczki, to ja gorąco zachęcam. Na blogu podałam dwa przepisy w zeszłych jeszcze latach, które są moimi ulubionymi. Pierniczki wychodzą naprawdę smaczne. Linki oczywiście podam w informacjach pod filmikiem. Dzisiaj ciastka korzenne, bardzo proste. Wypróbujcie je wcześniej, żeby błysnąć na święta i sprawdzić przede wszystkim, czy wam posmakują. Przepisy, składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz zabieramy się do dzieła. Jak sami widzicie, składniki są bardzo proste. Mąka, przyprawa korzenna. Utarłam ją sama, ale można także skorzystać z kupnej. Miękkie masło roślinne, bądź margaryna, jajko, soda, sól, cukier. No i zabieramy się do dzieła. Zaczynam od składników sypkich. Mąka 250 g. Dla tych, którzy nie mają wagi, to jest to luźno wsypana mąka do kubka o pojemności 500 ml. Wsypuję ją do miski i przesiewam przez sito. Dodam tutaj od razu także pół łyżeczki sody oczyszczonej oraz szczyptę soli. Sól bardzo fajnie podkręca słodycz wypieków, zawsze ją dodaję. I teraz wszystkie składniki sypkie przesiewam przez sito. Gotowe. Teraz przepięknie pachnąca przyprawa korzenna. Można skorzystać z kupnej, wówczas biorę pół opakowania takiej kupnej przyprawy. Ja dodaję przyprawę korzenną, którą robiłam sama. Miażdżącą przewagę tutaj stanowią goździki, cynamon oraz ziele angielskie i inne dodatki. Wszystkie składniki sypkie dokładnie mieszam. Pachnie wspaniale, kupna także pachnie wspaniale, ale taka ucierana własnoręcznie w moździerzu ma naprawdę niezastąpiony zapach. Polecam taką. Suche odstawiam na bok i teraz zajmuję się przygotowaniem pozostałych składników. Do miski dodaję pół kostki miękkiego masła roślinnego, to jest 120 g mniej więcej. Do masła dosypuję pół szklanki cukru, biorę cukier biały, szklanka o pojemności 200 ml. I dodaję jedno całe jajko, takie mniejsze staram się wybrać. Dodaję tutaj także łyżeczkę gorącej wody i wszystkie składniki dokładnie ucieram, łącząc je ze sobą. O taki efekt mniej więcej chodzi. I teraz stopniowo będę tutaj dodawała przygotowane wcześniej składniki sypkie i cały czas mieszając będę łączyła je w zwarte, spójne ciasto. Najpierw, jak widzicie, łyżką idzie to bardzo sprawnie, kiedy jednak składniki już tak z grubsza się połączyły, czas zagnieść ciasto ręcznie. Jak widzicie, wyrabia się bardzo ładnie całkiem zgrabna kula miękkiego ciasta. Gotowe. Od chwili, kiedy przygotowałam składniki, do teraz minęły nawet niepełne 15 minut. Robi się je rzeczywiście bardzo szybko. Jest miękkie, przyjemne, elastyczne i wspaniale pachnie. Teraz trzeba je schłodzić. Przekładam je zatem do lodówki. Można zawinąć w folię spożywczą lub włożyć do miseczki, przykryć i po godzinie wrócę i pokażę, co dalej. Ciasto wyjęłam z lodówki, minęła godzina. Pachnie nadal przepięknie, tyle że już zrobiło się takie bardziej sztywne. Wyjmuję je teraz z miski lub z folii. Jest sztywne, ale nadal jest takie dość elastyczne. I pokażę na przykładzie jednej, z drugą zrobię tak samo. Rozwałkowuję na delikatnie podsypanej mąką stolnicy na grubość mniej więcej 3 mm. Ono jest takie dość lepkie, więc ciasto z wierzchu także warto delikatnie posypać lub po prostu natrzeć wałek mąką. Ciasto rozwałkowane, można je oczywiście także zwinąć w wałeczek i pokroić w cienkie plastry, tworząc takie klasyczne ciastka kółka, takie bardziej rustykalne ciasteczka. Nic na to nie poradzę, że święta kojarzą mi się z ciastkami wycinanymi z foremek, więc wybrałam dwie foremki. Choineczka oraz dzwonek. I tymi foremkami będę wykrawać ciastka. Ciasto powinno być rozwałkowane dość cienko, te 3 mm myślę, że będzie dobrą grubością, z tego względu, że one będą rosły podczas pieczenia.
Jak sami widzicie, idzie to bardzo szybko. Z ciasta, które zostaje z tych skrawek, ponownie delikatnie zagniatam kulę, rozwałkowuję i wykrawam ciastka od nowa. Pierwsza blacha ciastek gotowa, te wykrawane foremką. Wyszło mniej więcej 17 ciasteczek, właściwie dokładnie 17 ciasteczek, które teraz wstawiam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na środkowej półce lub na drugiej półce od dołu przez jakieś 12 minut, do czasu, kiedy ciastka się upieką. W tym czasie przygotuję drugą partię. Dla osób, które tak jak ja niekoniecznie zawsze lubią wykrawać ciasteczka, ja na przykład lubię wykrawać je foremkami tylko wtedy, kiedy robią to ze mną dzieci, jest wówczas fajna zabawa, a tak zazwyczaj to robię ciastka w każdej innej postaci, tylko nie wykrawane z tego względu, że nie lubię bawić się później z tymi resztkami, które zostają po wykrawaniu. Pokażę Wam, jak można podejść do tych ciastek szybciej, prościej i bez foremek. Formuję kulkę, spłaszczam i układam na blaszę. Druga półka od dołu, 180 stopni Celsjusza, minęło 12 minut, tak wygląda pierwsza partia. Wyjmuję zatem tę pierwszą blachę i szybko wsuwam drugą, zrobioną ze skrawków, czyli te ręcznie tłoczone kółeczka, a w czasie, kiedy pierwsza blacha będzie stygła, a druga będzie się piekła, ja poukładam na blaszę pozostałe ciastka, które wykroiłam. Łącznie zatem otrzymałam trzy blachy ciastek, dwie wykrawane foremkami, tak jak powinny wyglądać klasyczne ciastka korzenne na święta, i jedna tłoczona z kółeczek ręcznie ze skrawków, których już nie wykrawałam. Ciasteczka już ostygły, wszystkie upieczone, kuchnię wypełnia wspaniały korzenny zapach. Myślę, że możecie sobie wyobrazić coś wspaniałego. I czy może być coś bardziej świątecznego i idealnego na tę porę roku niż takie korzenne ciasteczka? W kuchni pachnie teraz wspaniale, w całym domu zresztą również. Takie ciastka można przechowywać spokojnie w szczelnie zamkniętym pojemniku czy w puszce na ciastka do 2 tygodni i powinny wytrzymać, aczkolwiek tak długo raczej nie wytrzymają. Zdecydujcie sami, która forma ciastek Wam bardziej odpowiada. Ja w przypadku świątecznych robię tak, że po prostu wykrawam foremką ciastka, a z tego, co zostanie, lepiej już ręcznie takie okrągłe. Czas zatem na degustację. Ja wybieram to ciastko okrągłe, bo na te foremkowe rzucą się za chwilę dzieci, to znaczy jak wrócą ze szkoły i z przedszkola. Smacznego! Rewelacja, upieczcie. Dla mnie super. Przekonajcie się zresztą sami i upieczcie je w swoim domu. Smacznego!